to pisali, że? Stary, popatrz na to. Gdzie nie trollował, serio wyszły jakieś te filmy? Troluję. A kogo to jest? Taki przegryw. Udało się nagrać. O za mocne, co? Ale się wessał. Taki delikatny i wczulony. Luty w sensie. Ale ciumka oloczka, widziałeś? Tak. Fajnie, coraz więcej takich rzeczy wypływa i nie tylko kobiecych. Stary, jaki wstyd. Czemu tak mówisz? Stary ciumka, widać, że jest doświadczony. Żaden wstyd. Jak do tego dochodzi, że ludzie są nagrywani podczas sesji? Że oni to widzą. Jak, k***a? Jak? Nie wiem. Jak? Przecież nie da się tej kamery nie zobaczyć. Nie wiem. Dobra. Czemu się z niego śmiejesz? Nie lizałeś k***y nigdy? Powiem tak, ja lizałem, ale się nagrać nie dałem. To szczerze to... Nie no, nie ma wstydu. Dobrze to zrobił, stary. To, czy zrobi to dobrze, czy nie, wiesz, tak żarty żartami, ale jako laska musi być to, że w momencie, w którym chłop zdobywa popularność, to ona stwierdziła, że upubliczni k***a nagranie jakiejś k***a liże, nie? Nawet to jest działanie z premedytacją na cudzą niekorzyść, a nie zrobił niczego złego. No, prywatnie w swoim domu uprawiał z kobietą. Nie, tak szczerze k***a, że to wrzuciła, ale nie ma wstydu. Wiesz, żarty żartami, ale ta laska, która to zrobiła, jest zwykłą. No jest, no. Ja bym ją pozwał, bo chyba pamięta, komu lizał wadzajne, nie? Nie wiem, stary, ja akurat mam policzone na palcach. Tak, ja też bym dokładnie wiedział. Nawet dzień bym powiedział, który. Stary wszystko wiedział. Franio mi odpisał, z alfabetem leciał. Lubię tego dzieciaka. Ile on ma lat? 18? 22 albo 23. Tak? To nie wygląda. Śmiesznie. Ja, raczej jest, kiedy ktoś, nie wiem, na kamerkach pracuje i filmiki wyciekają. Spoko, normalne. Widniejesz na stronie, normalna kolej rzeczy. Zresztą sama premedytacją pokazujesz takie materiały, więc liczysz się chyba z tym, że to może wyjść, nie? To nie jest Franio, tylko ktoś podobny. No nieważne, jest zabawne. Jakby wyszedł jakiś typ jak laskę w dupę zapinam, to mi by było wstyd czyjej. Nikomu. No nie wiem, a ja bym nie chciał, żeby taki wychodził. To jest moja prywatna sprawa, co robię. No nie wiem, jest mi to ten. Uważam, że jest to po prostu niesportowe zachowanie. No dobra, gdyby mój wyszedł na światło dzienne, ja też nie czułbym się z tego powodu, nie wiem, poniżony i tak dalej, no bo normalna rzecz to tego nie robi, ale... No tak. Ale byłoby to nie w porządku zachowanie i nie czułbym się z tym komfortowo, bo uważam, że to jest moja prywatna sprawa i pewne rzeczy mogę zachować dla siebie. Ty też zauważyłem, tak bardzo takie masz protekcjonalne podejście, jeśli chodzi o wszystko co intymne i spoko. Nie, wiesz co, ja jestem wyczulony na brak lojalności, czy to wielokrotnie mówiłem, a to jest brak lojalności. Okay. Nie możesz komuś zaufać, a za chwilę okazuje się, że ktoś po prostu postawia ci kłody pod nogi w taki nieładny sposób. To jest nie w porządku. Okay. To wyobraź taką sytuację, wpuszczasz mnie do siebie do mieszkania, nie? Poznajemy się dopiero. I robisz coś mega, mega słabego, coś co wiem, że wizerunkowo może cię pogrążyć. A ja pierwsze co robię, to mimo, że prosiłeś mnie do siebie, dałeś mi nosek i jedzenie, to idę opowiadać w internecie, co widziałem, żeby rozgłos zdobyć. No dobra, ale też nie uważam, że lizanie ci to jest coś złego, nie? Wiesz, ja czasami dla beki powiem, że wstydem jest lizać, no ale nie jest, no. No tak, jest intymne. Wstydem może nie, ale jest intymne, no. A poza tym, jak się wstydzisz, to nie uprawaj. Jesteś prawiczkiem. Jeżeli ktoś by wyraził zgodę, to spoko, nie? Są strony, gdzie można wrzucać swoje tak? I czy przygodowo, gdybym z dziewczyną stwierdził, że chcemy to robić i po obu stronach byłaby zgoda, to okej. Okay. Ale nie w momencie takim, to podobnie jak ten szczuras. Ziomek z tego nagrał i wstawił sobie gdzieś w neta. A mówił, że tam chyba na był i nawet tego nie kojarzy. No widzisz. Mówiłem, że to przegramy, stary, swoją drogą. Ja tak czułem, wiesz? No ja rozumiem, że jest to prankiem. Już napisaliście, to spoko, jest to prank, okej, okay, ale my rozmawiamy w tym momencie hipotetycznie o sytuacji, gdyby miała miejsce. Jeżeli jest to akcja pod tytułem zdobywamy rozgłos, to spoko. Znaleźli podobną osobę i ten, i w porządku.